na kuchach. No potrenowałem sobie tutaj trochę na tym egzekutorze i to się tutaj dzieje. Nie może być na styk. Ten wyskok, wyskok powinien być stosunkowo wyżej, najlepiej z zapasem. Bo jeśli się złapie tak, to wtedy idzie siła, można polecieć na plecy, na kark. No, trzeba mieć pewny ten skok. Ja nie mam pewny, więc sobie pójdę na te niskie na biegu. Tu jest klik-klak, czyli też nowość dla mnie, nie przechodziłem tego. Dalej long swing, przedostatnia bujanie po kółkach i ostatnia egzekutor. To są trzy ostatnie przeszkody Arrowa. No jeszcze zwiedzimy, zobaczymy jaka jest kolejność i czy ta z tą wodą będzie, czy jednak nie, bo tu co chwilę tą trasę zmieniają i nie wiadomo czy będzie, czy nie. No wolałbym, żeby wody nie było. Wiecie, zaczyna wnet ten Arrow, ale jakoś tak szczerze powiem, jakoś tak średnim jestem nastroju, żeby robić jakieś przeszkody. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Dużo biegania, więc na spokojnie tak chcę zrobić, żeby te 15 minut zmieścić się w tym limicie. No rozgrzać się trzeba, bo zimno. Ręce zimne. Zacznie się niedługo. Trzeci Arrow. Pierwszy w tym roku, bo jakoś tak terminy nie pasowały, albo były inne zawody, które były dla mnie ważniejsze. Tak wybierałem, że ten Arrow w tym roku jedyny na koniec sezonu. Na zakończenie. Lecimy, trzeci Arrow. Zobaczcie jak będzie. No, Grzesiu był trzeci. Mam nadzieję, że tak. No ten.
dawajcie, dawajcie. Super. Krótkie podsumowanie Arrowa, mój trzeci Arrow. I jak to było? Fajnie, bardzo polecam. I była tak, pierwsza ta nowa przeszkoda, fuzja, tam porobiłem jakieś takie dziwne rzeczy trochę z tym przekładaniem kółek pod górę, ale jednocześnie się wyratowałem, z tego jestem zadowolony. Tutaj na hybrydzie też spokojnie, Dragon Tail spokojnie, na Salmon Leather trzeci skok w pierwszej próbie, tam coś dziwnie się z rytmu wypadłem i to jest jedyna przeszkoda, którą powtarzałem, potem było ok. Później ta z tym skakaniem do wody. Generalnie bardzo, bardzo ok. Wrażenie jest takie, że to kondycyjnie jednak ciągle jest trochę łatwiejsze niż rok temu, ale jednak jeszcze mocno wymagające, więc tak się zastanawiam, co potrenować jeszcze, żeby tą kondycję podnieść. No na pewno przechodzenie dołem różnych rzeczy, bo te siatki, ta kołkownica przechodzona tak właśnie od dołu, czy tutaj te low rigi, no ciągle to mnie jeszcze no dość mocno męczy, więc tutaj jest kwestia do pracy. No i tyle, no fajnie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, a jutro wszystko to samo i plus jeszcze 13 km tam pod tamtą górę, która tam jest. No więc zobaczymy jak to będzie. Barbarian Race pełny bieg, jutro 40 przeszkód, więc będzie dużo zabawy.